witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj na przez niektórych długo oczekiwaną recenzję karty graficznej GTX 750 Ti. Tutaj mamy wersję od Gigabyte, czyli schłodzenie Windforce. Zapraszam. Na początek oczywiście przyjrzymy się samej karcie, kilka słów na temat parametrów technicznych i od tego właśnie zaczniemy. GTX 750 Ti od Gigabyte schłodzenie Windforce. Jest to karta, której podstawowe taktowanie wynosi 1033 MHz. Oczywiście z uwagi na to, że jest to Nvidia w trybie Boost, to taktowanie wzrasta do 1111 MHz dokładnie. Fizyczne taktowanie pamięci 1350 MHz. Jeżeli chodzi o ilość jednostek tutaj cieniujących, mamy ich 640, taka powiedzmy standardowa ilość na kartę z średnio niższego segmentu cenowego i wydajnościowego. Technologia wykonania karty to oczywiście 28 nanometrów i kilka słów odnośnie wyglądu wykonania samej karty. PCB karty, jak widzimy, jest niebieskie, błyszczące. Układ chłodzenia składa się z jednego radiatora oraz dwóch miedzianych rurek cieplnych o przekroju 6 mm, natomiast one nie są niklowane. Podobnie jak niklowany nie jest również sam radiator. Wymianę ciepła z otoczeniem ułatwiają te dwa wentylatory niskoprofilowe z przeźroczystymi czy współprzeźroczystymi łopatkami wirników. Jeżeli chodzi o chłodzenie, to tutaj poza samym chipsetem chłodzone są również pamięci, natomiast nie jest chłodzona sekcja zasilania, w zasadzie nie ma takiej potrzeby. Mamy tutaj tylko jedno 6-pinowe podpięcie PCI Express. Jeżeli chodzi o same pobory karty, zobaczycie jak wygląda to w praktyce i kilka słów będzie na pewno w podsumowaniu. Co do wyposażenia w porty, tutaj mamy zestaw, który obejmuje 4 wyjścia, 2 DVI oraz 2 pełnowymiarowe porty HDMI. Nie ma niestety DisplayPort. Czy szkoda? Moim zdaniem trochę szkoda jednak, ponieważ ten port jest coraz częściej używany, natomiast pamiętajcie, że na przykład w przypadku chęci podłączenia tutaj więcej niż dwóch monitorów, w przypadku kart Nvidia Surround nie ma problemu, ponieważ możecie podpiąć na przykład 2 DVI i 1 port HDMI i też będzie to oczywiście działało. Co do wymiarów tej karty, ta konstrukcja oczywiście nie jest jakaś super duża, wejdzie Wam bez problemu do każdej obudowy, chłodzenie ją dodatkowo przedłuża. A długość tej karty odśledzia, to jak widzicie tutaj do końca układu chłodzenia, to około 19 cm. Zresztą możemy ją sobie przewrócić w sumie na drugą stronę i zmierzymy ją sobie dokładniej. Tak, widzicie? 19 cm dokładnie. Oczywiście karta razem z układem chłodzenia zajmuje 2 sloty w naszej obudowie i tyle miejsca trzeba przygotować. Dobrze jest ten trzeci również zostawić wolnym, żeby ułatwić wymianę oczywiście ciepła i oddawanie i wentylację. Moi drodzy, pierwsze testy, czyli temperatury, pobór prądu i pomiar głośności. Na razie dla zestawu nieobciążonego, wentylatory w obudowie, a także wentylator, o proszę, na procesorze wyłączone. Także jedyne, co nam tutaj jeszcze może wpływać na głośność pracy, no to dysk twardy i ewentualnie zasilacz. Karta jest nieobciążona, ja się wyciszam i popatrzmy na tą miarę sonometrem. decybeli równo. Pobór prądu dla takiej platformy nieobciążonej, przypomnę, dla platformy, nie tylko karty, to jak widzicie około 83-84 W. Ona maksymalnie spada do 81 z małym hakiem, a najczęściej wynosi właśnie w tych granicach. Teraz tak, zmierzymy sobie najpierw jaką mamy temperaturę otoczenia kontrolnie. 23,7 stopnia. Z tego będziemy sobie deltę liczyli, a zobaczmy jaką temperaturę ma nieobciążona karta graficzna. Jak widzicie, aktualna temperatura to 29 stopni Celsjusza, minimalna 27. No i nasza karta graficzna, na razie sama karta graficzna obciążana już jest od dłuższego czasu. Sprawdźmy więc temperaturę i jaką tutaj mamy prędkość obrotową wentylatorów. Co do temperatury, maksymalnie ona wynosiła tylko 56 stopni Celsjusza. Przypomnę, przy temperaturze otoczenia 23,7 stopnia, czyli bardzo, bardzo dobrze. A prędkość obrotowa wentylatorów to 69%. Zobaczmy na pobór prądu, ale to jest tylko na razie przy obciążonej samej karcie graficznej.
to jest zaledwie 201 W. Ja tylko jeszcze raz przypomnę, bierzemy pod uwagę pobór prądu przez całą obciążaną platformę. Wszystkie wentylatory oczywiście wyłączone, ja się wyciszam i zmierzmy jeszcze sobie głośność tej karty. decybela to była wartość najniższa. No, tu mi się znowu wygaszacz włączył. Tak więc jak widzicie, tylko niewiele głośniej w porównaniu do tego, co mamy w przypadku właśnie przy komputerze nieobciążanym, przy karcie graficznej nieobciążanej. To ja dorzucam do obciążenia procesor i za chwilę zrobimy sobie, sprawdzimy pobór prądu przez całą platformę. Moi drodzy, w tym momencie obciążana jest cała platforma testowa z podkręconym procesorem, a maksymalnie pobór prądu wyniósł, tak jak widzicie, 345,1 W. Czas zacząć testy praktyczne z gier. I na pierwszy rzut idzie Crysis 3 w lewym górnym narożniku. Ilość klatek na sekundę. Sprawdźmy sobie ustawienia graficzne. Są dokładnie takie same jak w przypadku testów, czyli wszystko na high. Oczywiście rozdzielczość Full HD 1920x1080 pikseli. Odświeżenie 120, VSync oczywiście wyłączony. Jak widzimy, w tym momencie karta graficzna jest w stanie generować około 30 klatek na sekundę, także tutaj bez przycięć się nie obejdzie, bo w tych takich newralgicznych momentach ta ilość klatek znacznie spada, co mieliście okazję widzieć nie tylko w tym standardowym momencie przycięcia, ale tradycyjnie, zanim sobie dojdziemy do tamy, to jeszcze tutaj sobie trochę może ich rozwalimy, żebyście widzieli, jak to wygląda w takiej akcji, powiedzmy. Ok. O, no proszę. Już? Po wszystkim? Myślałem, że ich tu więcej zawsze jest. No dobra, to lecimy teraz do tamy. Jak widzicie, da się grać, gra się w miarę płynnie, natomiast no, o pełnym komforcie tutaj oczywiście nie ma mowy, bo w tych momentach spadku ilość klatek na sekundę spada i to znacznie poniżej progu płynności, no i mamy efekty w postaci takich ścinek. No i na kolejny ogień idzie Battlefield 4, rozgrywka wieloosobowa, tylko zmienimy sobie jeszcze ustawienia może na ultra, lubicie ultra. Zastosuj ustawienia, tak, wychodzimy, potwierdzamy oczywiście i wznawiamy grę. Oczywiście zmiana ustawień od razu daje efekt w postaci spadku FPS, co doskonale również jest widoczne. Polecimy sobie tutaj coś nam tam. Dobrze są, dobrze ich wycinają. Na razie mam jakieś 40 kilka klatek na sekundę, czyli da się grać. Trudno oczywiście mówić tutaj też o w pełni komfortowej rozgrywce. Natomiast nieźle. Ło, ale teraz zostałem. Chyba czas na ewakuację. Nie zdążyłem się ewakuować. Pobiegamy chwilę, żeby jeszcze zobaczyć, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja, powiedzmy, pieszo. Dobra. Ktoś tutaj nie będzie nam strzelał, ale się naszych desantuje ze śmigłowca. Dobra, biegniemy sobie. 50 parę klatek. Powiem wam, że nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. No taka ilość już jest tutaj przyzwoitą. Jestem na pewno technikiem, tylko co ja mam za wyrzutnie? Cóż to raczej wiedzieć. Trzeba gdzieś się schować, bo gdzieś tutaj do mnie strzelali. Dostaniemy się, spróbuję się w zasadzie dostać do budynku. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. O, tutaj oczywiście budynek to tych klatek na sekundę generowanych jest trochę więcej.
co ja ślepy jestem? W sumie jestem. A i dostałem. Ale grać się da. No moi drodzy, zapraszam Was teraz na krótki przegląd pozostałych gier. Czas na podsumowanie tej testowanej konstrukcji. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ta karta zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Zobaczymy, bo w testach czeka już 750 Ti od Palita, jak karta Gigabyte'a wypadnie na tle konkurencji. I pewnie to nie ostatnie 750 Ti, które będę testował, więc porównamy to w szerszym gronie. Natomiast na chwilę obecną zwróćcie uwagę, że ta karta zapełnia pewną lukę, która powstała pomiędzy GTX-em 650 Ti a 660, czyli jeszcze kartami
poprzedniej generacji. Mówię tutaj o tych wynikach z testów syntetycznych. I ta karta jest wydajniejsza od konkurencyjnego Radeona HD7790. W przypadku gier konstrukcja od Gigabyte'a jest w stanie nam bez problemu zapewnić tutaj płynną rozgrywkę w każdej niemalże grze, ale oczywiście przy rezygnacji z maksymalnych ustawień szczegółowości detali, ale nie rezygnując też z rozdzielczości Full HD. Jeżeli są gry, które przycinają, no to oczywiście, no niestety, ale to też jest w części kwestia optymalizacji samej gry, bo zobaczcie, że na przykład Battlefield 4, gdzie widzieliście tutaj tą rozgrywkę na ustawieniach szczegółowości ultra w rozdzielczości Full HD, gra była jak najbardziej w pełni grywalna. Nie mówię, że to był maksymalny komfort, bo oczywiście tego nie było, były również spadki FPS, natomiast bez problemu tutaj dało się komfortowo w miarę pograć, a na przykład w przypadku Crysisa 3 tam zdarzały się przycięcia, oczywiście częstsze niż w przypadku konstrukcji wydajniejszych. Sami macie odpowiedź na dobrą sprawę, jak duże znaczenie ma optymalizacja gier. Natomiast no, fakt jest jeden, że na 750 Ti da się grać. Nie ma tutaj mowy oczywiście o pełnym komforcie i w maksymalnej szczegółowości, ale bez problemu ta gra również o takich okazjonalnych graczy się nada. Bardzo dużym plusem tej karty graficznej, naprawdę wielkim plusem, to są jej temperatury, które były bardzo niskie. Mówię tutaj już o naprawdę długim obciążaniu programem syntetycznym, takim obciążaniu, jakiego w zasadzie w żadnej grze mieć nie będziecie. I to samo dotyczy również poboru prądu, ponieważ tutaj cała platforma nie przekraczała nawet 400 W, a to się chwali, bo bez problemu jesteście w stanie na przykład kupić sobie dobrą 500-kę i bez problemu Wam taką kartę jeszcze z dużym zapasem jest w stanie obsłużyć, także moim zdaniem ta konstrukcja jest naprawdę udana. Jeżeli szukacie karty w rozsądnej cenie, na której jesteście w stanie pograć, która nie obciąży zbytnio Waszego budżetu, która nie obciąży również Waszego portfela, jeżeli chodzi o prąd, szanujecie ciszę, bo tutaj o tym wcześniej nie wspomniałem, ale ta karta również jest bardzo cicha. Różnica pomiędzy głośnością pracy konstrukcji, kiedy mierzyliśmy sobie głośność pracy sonometrem w spoczynku, a obciążenie wynosiła około 1 dB, także to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To moim zdaniem jak najbardziej GTX 750 Ti od Gigabyte'a jest propozycją godną rozważenia i choć nie jest to lider wydajności w tej chwili, jeżeli chodzi oczywiście o wszystkie karty, to jest oczywiście jasne, moim zdaniem z uwagi na te plusy, jak głośność pracy, jak temperatury, jak pobór prądu i również jak wydajność za tą cenę, ta karta zasługuje nie tylko na 5 gwiazdek, ale również wyróżnienie naszej redakcji. Zapraszam, moi drodzy, do komentowania, jeżeli materiał się podobał, łapka w górę. Zapraszam również na nasze forum technologiczne, a my widzimy się na Facebooku i w następnym filmie. Do zobaczenia.